Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko. Dzisiaj znowu będę manekinem. Uzyskałyśmy 3000 łapek w górę i czas na drugi odcinek serii fryzury. Dzisiaj będę próbowała uczesać Paulinę na różne sposoby. Ale jest jeden haczyk. Każdy z tych sposobów będzie sposobem na kucyk. Czyli wiecie, wszystkie włosy spięte razem. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Już się boję. Ta fryzurka będzie wyglądała tak. Z jednej strony zrobimy warkocz i z drugiej strony zrobimy warkocz. I wszystko razem połączymy w kucyk. Zbieram sobie włosy, żeby zrobić warkocz. Z jednej strony warkocz zrobiony, teraz biorę się za drugą stronę. Jak to słodko wygląda. Może ja w całym takim zostanę już. Ten kucyk świetnie będzie wyglądać, bo jest taki byle jaki. Warkocze nie... artystyczny nieład, tak troszkę. Mm-hmm. I warkocze nie muszą być symetryczne, idealne. Nie muszą być idealne. I tak fryzura będzie ciekawa. Powiedz mi, dlaczego ja zawsze odzywam, skoro jestem manekinem i powinnam siedzieć cicho? Nie wiem, kto ci dał głos, naprawdę nie wiem. Sama sobie dałam. I teraz wszystkie włosy zbieramy w kucyk. Zatem z tymi warkoczykami przecież. Tak, ale na warkoczyki przyjdzie czas później. Zbieram wszystko. Kucyk. Ała. Ała. Ale zatem te warkoczyki nie rozplataj. I teraz tak. Można zostawić te warkocze w kucyku, można je zrobić do końca, ale my je rozwalimy, ponieważ te gumki średnio pasują. I my zrobimy o coś takiego. A teraz jak zwykle pokażę Wam się dokładnie. Jak Wam się podoba? Bo mi bardzo. Kolejna fryzura i kolejny Francuz i kolejny kucyk. Zbieramy włoski z przodu i będziemy robić takiego wąskiego Francuza gdzieś tutaj do tego miejsca, bo tutaj już będziemy robiły kucyka. Czyli zbieramy włoski z przodu i dobieramy Francuza. Pamiętajcie, że ja nie jestem fryzjerką i każdą z tych fryzur uczyłam się metodą prób i błędów. I teraz już przechodzimy do robienia warkocza zwykłego. Mam już zrobiony warkocz do końca. Teraz ściągam wszystkie włosy, kucyk, do wysokości końca Francuza. Dziewczyny, można sobie warkocza zostawić, fajną całość tworzy, a można go rozpuścić, a można jeszcze owinąć ten warkocz dookoła gumki, żeby jej nie było widać. I oczywiście musimy sobie pomóc wsuwkami. Myślę, że to jest fajna alternatywa dla zwykłego kucyka. Pokażę Wam się teraz w całej okazałości. Jak? Francuz z dołu? Czemu nie? Zbieramy włosy z karku i robimy Francuza. Francuzem dochodzimy do takiego miejsca, w którym chcemy zrobić już kucyk.
żeby ułatwić sobie sprawę, Francuza kończymy warkoczem. Teraz można się już wyprostować. I robimy wysokiego kucyka. Oczywiście zbieramy tą gumkę z warkocza. I mamy coś takiego. Z przodu się nie muszę pokazywać, wszyscy wiedzą, jak w kucyku wyglądam. Ważny jest ten tył. Ciekawie, co nie? To były nasze propozycje na fryzury, gdzie głównym elementem był kucyk i z tego kucyka wychodziłyśmy do innych tam kombinacji. W tym odcinku podnoszę poprzeczkę. W ostatnim prosiłam o 3000 łapek w górę, teraz proszę o 6000. I wtedy będzie trzecia część filmiku z cyklu fryzury. Tyle! Pa, pa! Pa, pa, kochani!